Jakich 10 najgorszych błędów można popełnić na ściance, kiedy się jest początkującym ściankowcem? To wszystko dzisiaj zapraszam. A skoro już jesteśmy przy make-upie, pamiętajmy o tym, że make-up na ściankę to nie jest make-up dzienny i właściwie czasem mi się wydaje, że gdyby te wszystkie gwiazdy nagle przenieść z tej ścianki po prostu na autostradę, to tiry by się zatrzymywały natychmiast, bo naprawdę jest to makijaż nie dość, że wieczorowy, to jest makijaż starej po prostu starej która to się aż sypie. Gdyby to wyjąć z tych ścianek taką osobę, postawić w pełnym słońcu dnia na autostradzie, to po prostu wyglądałaby jak stara. Ale to ma swój cel taki, że to nie jest makijaż do oglądania z takiego dystansu, z jakiego się rozmawia z drugą osobą, tylko to jest makijaż do wyglądania dobrego z 4 metrów. A więc te wszystkie grubo obrysowane usta konturówką, grubo obrysowane oczy, to wszystko z tych 4 metrów ginie. I dopiero w ogóle widać, czy masz jakiekolwiek oko, jakiekolwiek usta. Gdyby przy takiej ilości podkładu nie pomalować ust, to te usta byłyby po prostu koloru policzków. Oczy gdzieś by znikły, właściwie cała twarz byłaby jedną wielką jajecznicą. Dlatego właśnie makijaż wieczorowy, ściankowy jest zupełnie inny i zanim się tego nauczą, ja się nie podejmuję tutaj w tym odcinku mówić o tym makijażu, bo jest zbyt skomplikowany, ale zanim taka początkująca gwiazda nauczy się malować na ściankę, to zawsze dużo wpadek jest i to zawsze jest bardzo wesołe, jak kto wyglądał na przykład tak jak Kurzajewska i jej przygoda z pudrem transparentnym, sypkim, który dał efekt pandy. No i w ogóle jest to właściwie na każdej jednej imprezie. Jest mnóstwo nieudanych makijaży, no nie zawsze nawet początkujących gwiazd, często już starych jak świat gwiazd, no ale to już zawsze można się pośmiać potem. Kolejnym błędem, jaki można popełnić pozując na ściance, jest mizdrzenie się. Mizdrzenie się to robienie głupich min, pełnych samouwielbienia, w przekonaniu, że jesteśmy tacy zajebiści i tacy cudowni, oraz kokietowanie kamery, kokietowanie aparatów fotograficznych, kokietowanie kamery. Zauważcie, że kiedy modelki idą na pokazie mody, mają miny bardzo surowe i niełaskawe dla całego świata. Idą tak sobie, o. I to ma swój sens, dlatego że modelkom zakazuje się mizdrzyć się na wybiegu. I ty, kiedy stajesz na ściance dumny i blady, bądź dumna i blada, to jesteś posąg. I ty jakby w tym momencie nie możesz kokietować fotografów. Och, jaka ja jestem cudowna, jaka ja jestem piękna, chorodyńska. Ponieważ to po prostu bardzo, bardzo głupio wygląda na zdjęciach. A zatem stajemy. I nawet jeśli oni drą się do ciebie, uśmiechnij się, Michaś. Michaś, trochę uśmiechu, twój słynny uśmiech, gdzie są twoje wybielone zęby. Ty stoisz sobie, bo zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja się uśmiecham. Co się robi chomik. W tym momencie mam chomika. A zatem ja się nie uśmiecham, ponieważ wtedy twarz jest trójkątna bardziej. I po prostu stoję. Po prostu stoję. Nie mizdrzę się do nich. Także to jest też taki błąd, mizdrzenie się do fotografów. Kolejnym błędem, jaki może zdarzyć się początkującej gwieździe, która staje na ściankach, jest błąd pustych rąk. Jest to wpadka, z którą doświadczeni ściankowcy sobie dadzą radę. Chodzi o to, że jeżeli masz puste ręce, wydaje ci się, że pójdę bez torby, po prostu od tak, o. To jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że kiedy będziesz miał puste ręce,
i niczego do zabawy tymi rękami, nie będziesz wiedział, co z tymi rękami zrobić. I one staną się ciężkie jak kłoda drewna. Nieraz już pewnie mieliście taką sytuację, że musieliście powiedzieć wierszyk u cioci na imieninach albo na konkursie recytatorskim i po prostu te puste ręce ciążyły wam. Więc na ściance puste ręce będziecie próbowali wsadzić do kieszeni. Będziecie próbowali nimi grzebać. I to nie jest dobre. Weźcie sobie jakąś zabaweczkę. Weźcie sobie przede wszystkim torbę. Drugą rękę możecie sobie zrobić tak, jak te wszystkie najbardziej plastikowe gwiazdy. I już macie obie ręce zajęte. Najważniejszy błąd. I tutaj jakby nie można mieć do nikogo pretensji, że początkująca gwiazda boi się. Boi się wyjść albo boi się tłumu. Są to właściwie dwa różne lęki. Jeden lęk to jest strach przed ścianką, czyli boisz się, po prostu boisz się, że tyle ludzi robi ci zdjęcia naraz. Nie jesteś pewny siebie, nie jesteś sobą. Nie czujesz się sobą, czujesz się sztywno. Czujesz się po prostu sztywno, nie wiesz co zrobić z rękami i tak dalej. Ale to jest wersja light. A wersja max to jest, kiedy na przykład jest festiwal filmowy w Gdyni albo festiwal w Międzyzdrojach i czerwony dywan ciągnie się na całą ulicę i idzie się nim po prostu pół godziny. I wzdłuż tego czerwonego dywanu są takie złote stojaki, czerwone, szkarłatne sznury, a za tym idzie albo stoi tak zwana wakacyjna publiczność, czyli pijana piwem, z dziećmi na barana, z goframi, z no, robiący ci zdjęcia komórką, filmiki kręcący, jedzący lody i krzyczący bądź bijący brawo, kiedy ten ktoś idzie, ale też cykający na przykład. No i musisz wyjść i iść. I nie ma, że boli. I oni cię oceniają, oni cię kojarzą bądź nie kojarzą, a może przed tobą idzie Marla Rodowicz i jesteś na straconej pozycji, albo idzie się tak jak w Międzyzdrojach i się dotyka, przez takie kraty dotykasz po prostu rąk tych ludzi, zupełnie przypadkowych ludzi, jak jakiś papież. No i cóż, no mnie też by pchnęli do tego i teraz dotykaj. I wiesz, to jest tak troszkę, że ja zawsze mówię tak, tłum jest jak pies. Dopóki pies nie wyczuje, że się go boisz, będzie dla ciebie dobry. Jak tylko wyczuje, że tracisz animusz, to jest tak, jakbyś szedł po linie i by ci się noga poślizgnęła. To już koniec. To cię ugryzie. Więc ja wyszedłem tam i nie interesowało mnie, już trudno, idzie Marla Rodowicz przede mną. Ja po prostu łapy, dawaj łapę i jakby zupełnie śmiało musiałem tam wejść. Gdybym wszedł nieśmiało, to prawdopodobnie zagryźliby mnie na drobne kawałki. Także taką wewnętrzną pewność siebie to każda gwiazda dopiero musi w bojach sobie osiągnąć, bo dopiero pod jakby tym linczem, bo to jest lincz, pod tym linczem ludzkich spojrzeń, ludzi, którzy cię niekoniecznie w ogóle lubią, niekoniecznie kojarzą. To nie jest tak, że to są jacyś pani. To jest przypadkowa publiczność nadmorska, bądź w Gdyni, bądź w Międzyzdrojach, bądź na jakimkolwiek festiwalu, dla których po prostu jesteś jak myszka Miki, jakąś tam atrakcją, o której może się będzie rozmawiało jeszcze 15 minut później, ale oni o tobie wiedzą tylko najbardziej głupie i takie oczywiste rzeczy. Na przykład o mnie mogą wiedzieć tylko, że to pedał. Nie będą dyskutowali ze mną o mojej prozie, czy tam nawet o roli Kniepskiego w serialu, czy o ugotowanych. Nie, po prostu mniej więcej wiedzą, że to jest taki jakiś pedał z Pudelka. Także to jest ten szeroki odbiór i trzeba się z tym zmierzyć. I trzeba iść jako ten pedał z Pudelka tym dywanem i dawać im tą łapę do trzymania pedalską, pudelkową. I trzeba po prostu brać tłum za mordę. I to jest chyba najtrudniejsze w byciu znanym. I teraz jeszcze jest rozróżnienie na fotografów, którzy pracują na imprezach i obsługują ścianki oraz czerwone dywany, pokazy mody, festiwale filmowe itd., itd. I to są fotografowie agencyjni i nie wolno ich mylić z paparazzi. Paparazzi to jest zupełnie co innego i oni się o to obrażą.
jeśli się ich nazwie paparazzi. No więc paparazzi w Polsce właściwie nie występują. To znaczy prawdziwi paparazzi to są uliczni fotografowie, którzy czyhają na sceny z życia, bądź tak zwane ustawki. Ale u nas ustawki robią zwykli fotografowie agencyjni, a gdzieś tam w kilku modnych miejscach na Mokotowskiej stoją jakieś szczeniaki, które właściwie nie są żadnymi porządnymi paparazzi, bo prawdziwy paparazzi to tak pojedzie za gwiazdą aż na drugi koniec świata, weźmie hotel, weźmie samolot, zabije Dianę w przejściu, zabije Dianę gdzieś tam w kanale, prawda? To są prawdziwi paparazzi, ci na motorach, ci, którzy mają wielki budżet na to, żeby śledzić te gwiazdy po całym świecie, jeździć za nimi na ciepłe wyspy i czyhać, aż pokażą trochę celulitu. A u nas jest kilku szczeniaczków, którzy gdzieś tam na Mokotowskiej sobie stoją i jak idzie jakiś znany osobnik bądź znana osobnica samiczka, to po prostu idą i cofają się z aparatem, a ta gwiazda no, idzie sobie i po prostu ma obciach na całą ulicę. Najczęściej jakby ktoś chciał, to można sobie specjalnie się pięknie ubrać, wystroić i pójść sobie na Mokotowską gdzieś w okolice Galilu. I tam oni zazwyczaj stoją i ci zrobią te zdjęcia. Oczywiście nikt tego później nie bierze. To tyle na temat rozróżnienia między paparazzi a fotografami agencyjnymi, którzy obsługują imprezy czerwonodywanowe i ściankowe. A jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat ścianek i tego typu imprez, albo chcielibyście, aby kiedyś zabrać was w charakterze ślicznotki na taką imprezę, bądź marzycie o tym, żeby zostać gwiazdami, to kochani, napiszcie o tym w komentarzach do tego filmu. I nie zapomnijcie łapki w górę i dzwoneczka, a ja już prawie jestem gotowy do pozowania. Pozdrawiam was.